głęboka analiza od A do Z. Gdy pojawia się myśl negatywna, łapiesz ją, zatrzymujesz się, aby ją zauważyć. Aha, skąd ta myśl? Kto mi ją podesłał? Dlaczego mi ją podesłał? Czy nie jest to jakaś myśl, która często się powtarza, która stworzyła w moim życiu tą sytuację i teraz znowu ta istota wywołuje tą samą myśl, by stworzyć kolejną, podobną sytuację, podobny problem, podobną trudność? I gdy złapiesz tą myśl, świadomie, z pomocą tego niezwykłego zwierzęcia mocy, mówisz: zmieniam Cię na pozytywną. Usuwam Twoją energię, przemieniam ją w coś pozytywnego. I w tym momencie możesz wyobrazić sobie to obrazowo. Pojawia się myśl i jakaś ciemna istotka jest głodna i chce rosnąć w siłę i chce jeszcze bardziej Cię blokować i jeszcze bardziej Cię ograniczać. A Ty łapiesz tą myśl, przekształcasz ją na pozytywną i karmisz istotę światła, która jest obok Ciebie, by to ona była silniejsza. Piękne i obrazowe. I tak na przykładzie, gdy pojawia się myśl: nie zasługuję. Zatrzymujesz ją? Świadomie zmieniasz? Skąd ta myśl? Zmieniam Cię. Zasługuję, bo wiem, że zasługuję na najlepsze. Pojawia się myśl: to mi się nie uda. Łapiesz ją? Skąd ta myśl? Ile ona spowodowała już negatywnych sytuacji w moim życiu? Zmieniam ją na pozytywną. Właśnie, że mi się uda. I karmisz pozytywną istotę wokół Ciebie. I w bardzo krótkim czasie te istotki, które są głodne, będą maleć i maleć i maleć, aż znikną całkowicie albo pójdą gdziekolwiek do wszechświata szukać innych ofiar. A Twoje istoty światła będą coraz silniejsze i silniejsze i silniejsze i będą Cię prowadzić każdego dnia do szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości we wszystkich dziedzinach. I tego życzę Ci z głębi mojego serca, bo wiem, że zasługujesz na to, co najlepsze. Jesteś tutaj i teraz, jesteś niepowtarzalną istotą. Nie ma drugiej takiej osoby jak Ty. Cokolwiek pojawia się jako trudność albo jako problem, można to zmienić, by wypłakane łzy zmieniły się w drogocenne perły. Ty jesteś w stanie to zmienić. Każdego dnia i w każdym momencie. Ty obserwujesz Twoje myśli i świadomie zmieniasz je na pozytywne. I czym więcej tych pozytywnych myśli, czy w formie afirmacji, czy w formie wizualizacji, czy w formie mówienia, bo słowa mają wielką moc, takiego stałego powtarzania sobie na głos lub w myślach: dam radę, siła wyższa mnie prowadzi, zasługuję na to, co najlepsze, wszystkie moje marzenia spełniają się, jedno po drugim, czego tylko pragnę. W bardzo krótkim czasie Twoja droga będzie pełna światła, pełna jasności, lekkości i tego, co najlepsze dla Ciebie.